Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dojechała do mnie GoPro Hero 10. Zamówiłem ją w Niderlandach, w Holandii, bezpośrednio na stronie GoPro.com i zapłaciłem około 1850 zł razem z tą kartą pamięci i z przesyłką UPS-em, z przesyłką ekspresową. To, o czym chciałem Wam jeszcze wspomnieć, ja z kamer GoPro korzystam na co dzień, dlatego że latam praktycznie codziennie swoim dronem FPV, albo jednym, albo drugim, lub też trzecim, i faktycznie te kamery znam na pamięć, też używam Real Steady Go, oprogramowania do stabilizacji, także HyperSmooth niekoniecznie, ale też jestem autorem kompleksowego przewodnika od podstaw, czyli przewodnik użytkownika kamery 9 i teraz będę robił aktualizację do 10, także znajdą się w nim dwa modele. Jeżeli jesteście zainteresowani, link pod filmem. Zaczynamy zatem. Jeżeli chodzi o opakowanie, widać tutaj te podstawowe cechy. HyperSmooth 4 jest to nowość, na pewno nowością jest nowa matryca, 23 megapiksele, nowy procesor i to, że mamy możliwość wykonywania ujęć wideo w 5K w 60 klatkach i w 4K w 120 klatkach na sekundę. Widzimy, co jest w zestawie. Jest to zestaw podstawowy, jako że większość akcesoriów już mam, czy ten statyw, czy też mocowanie to magnetyczne jest jak najbardziej. Tu widzimy, że mamy aplikację Quick, ona jest też po aktualizacji i sposób, w jaki tą kamerę się ładuje. Z tej strony widzimy te podstawowe cechy. To, o czym mówiłem, nowa matryca, wodoodporna do 10, slow-mo 8 razy, time warp 3.0, czyli timelapsy w ruchu, czy też hyperlapsy, super foto, mamy HDR, bardzo fajna sprawa, webcam mode, czyli możemy bezpośrednio transmitować poprzez USB-C, rozdzielczość i klatkaż, tak jak powiedziałem, wyższe, już dwa razy większe, voice control, czyli możemy kontrolować ją głosem po angielsku najbliżej lub też po rosyjsku nam, data overview, czyli możemy mieć taką warstwę, która pokazuje nam na przykład prędkość albo pozycję GPS na samym nagraniu, i mamy tutaj mamy też możliwość transmisji online w rozdzielczości Full HD i oczywiście chmura, jeżeli ktoś ma subskrypcję, plus do tego mode. I to, co jest charakterystyczne, to jest dokładnie takie samo etui, jak było w wersji tej rok temu. Tutaj mamy instrukcję bezpieczeństwa, dwie naklejki plus te podstawowe informacje, jak mocować kamerę. Taki obrazkowy Quick Start Guide, czyli przewodnik szybkiego startu, widać aplikację, można pobrać. Następnie pokazane jest, jak załadować kartę pamięci, akumulator, jak podładować, w jaki sposób też wykonujemy podstawowe rzeczy, tak jak włączamy kamerę i wykonujemy zdjęcia czy też filmy. Oczywiście jest mowa o tym, że należy kamerę zaktualizować. Tutaj w zestawie jest kabel USB na USB-C. Mamy też mocowanie do powierzchni zakrzywionych. Jest śruba, plus do tego jedno mocowanie proste, akumulator i sama kamera. Także tak wygląda całość. Podstawowa sprawa to jest ładowanie akumulatora. Ja tutaj mam dwa dodatkowe akumulatory, które są takie same z dziewiątki, także mam podładowane i przygotowane już na tę premierę. Natomiast pierwszą czynnością jest na pewno podładowanie akumulatora. Po naładowaniu akumulatora zainstalujemy kartę pamięci. W niektórych zestawach ta karta pamięci jest już dostarczana, w niektórych nie. Ja używam tutaj szybkiej karty, która była w zestawie SanDisk. 32 GB była dostarczona w tym komplecie. W tym momencie, jak mamy kartę pamięci, przechodzimy do takiej podstawowej personalizacji. Wybór języka, zgoda na samą mowę, GPS i tak dalej. Zgadzamy się. GPS on i teraz update required. Kolejnym krokiem jest instalacja na urządzeniu mobilnym aplikacji GoPro Quick. I teraz spróbujemy dodać kamerę z poziomu aplikacji. Znaleziona, sparujemy ją, połączymy. I w tym momencie już sama aktualizacja ściąga się, przechodzimy krok po kroku, aktualizujemy kamerę. Wyrażamy zgodę na umowę licencyjną. A do tego jest oczywiście potrzebna karta pamięci, ja mówiłem o tym na początku. Bez karty pamięci nie jesteśmy w stanie i bez Wi-Fi zaktualizować tej kamery, także tutaj są pewne wymogi. Oczywiście trzeba naładować też akumulator.
międzyczasie kamera parę razy się włączyła, wyłączyła, miałem informację na ekranie już, że jest instalacja zakończona, możemy już w tej chwili korzystać z tej kamery. Wszystko gra, jak widać jest ona gotowa do użytku. Są podstawowe ustawienia zrobione na niej, 4K w 30 klatkach, szeroki, ekran działa i to działa dość szybko. Ten ekran, który mamy. Quick Capture też jest, czyli można bezpośrednio przejść do nagrywania po przeciśnięciu tego czerwonego przycisku. Słuchajcie, ze swojej strony bardzo dziękuję za uwagę. Jak widać, kamera w tej chwili działa. Można ją też sterować z pozycji aplikacji. Zapraszam Was bardzo serdecznie też do sprawdzenia tego warsztatu online'owego, który przygotowuje Hero 9 i 10. Tam też dzielę się taką informacją, oczywiście w jaki sposób najkorzystniej kupić tą kamerę przy zakupie na stronie GoPro.com, w taki sposób, żeby też nie naliczano nam co roku tego abonamentu subskrypcyjnego. Także bardzo serdecznie zapraszam również do tego opracowania. Jest tam dużo pomysłów, ciekawych inspiracji, też tutorial krok po kroku, jak wykorzystać te możliwości dotyczące Hero 10, a także Hero 9 poprzedniego modelu. Zapraszam Was bardzo serdecznie i dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!